Cześć, siemanko. Witajcie w kolejnym odcinku z Woli Brudnowskiej. Odcinek trzeci jest 8:10, a mamy już 25 stopni na dworze, także jest kurde gorąco. Na chwilę sobie zamknąłem okno na odcinek, żeby no, nie było słychać głosu ulicy. Może wytrzymam te pół godziny. Chociaż już zamknąłem może dosłownie 30 sekund temu, a ja już nie mogę wytrzymać, także no, pozdrawiam. Tak gorące jest na dworze. A to jeszcze taki tydzień cały ma być gorący. Potem ma być lekkie ochłodzenie chyba. No a ten odcinek dzisiaj wlatuje, czyli w poniedziałek. Oj, dobra, i będziemy tutaj sobie. Dzisiaj starali się zwapnować to pole. To nie wiem, jak to. Hamulce. No to mi tutaj da dawkę. Niby 3,5 tony daje. 4,4526. Czy dobrze, że daje taką wysoką dawkę? Nie, bo na kuroty gramy sobie na tym. Gramy sobie na naszym? Na Świętokrzyskiej, na 3 gospodarstwa. To mi pisze 88 tony. I co roku muszę latnąć, chyba że dam manualną dawkę, bo tam coś się chyba popsuło. Nie wiem czemu, ale tam się chyba coś popsuło. Dobra, jeszcze dzisiaj przyjedziemy sobie to stalerować. Przejedziemy ten przejazd i będziemy stwierdzielać po wapno. Ten drugi rozcieracz powinien starczyć, powinien. A jak nie, to się najwyżej dokupi jeszcze wora. No i elegancko starczy od na przejazd. Przejedziemy to stalerować jeszcze. I będziemy. No tu będzie jakieś 10 minut. Myślę, że. A nie, dobra, ten się pora, czyli nie starczy. Będę się jeszcze wora sobie dokupić. Bo w tym momencie mi nie wystarczy. Albo od razu jak jadę, to sobie kupię tego wora. Bo wora nigdy za wiele. Tak powinienem się dokupić jeszcze jednego? Chyba. Ale nie wiem, zobaczymy. No i dobra. Elegancko, no. Trzeci odcinek, także elegancko. No i dobra, i grzejemy sobie z powrotem. Szybciutko. Trzy tony, 200 wapna. Można jechać. Fajnie to. Słychać te koła. Oczywiście MK. Dwie godziny już na liczniku. Nie mam to godziny robiłem, no to fajnie. Dobra. Tu jest lekko gorsze pH, dlatego jest 6 ton wapno. Nawet widać po kolorze na mapce. Ale nie spadłem tam do błota, to jest najważniejsze.
Tu jest lepszy kolor pH, to tutaj nie powinna aż tyle wapna zżerać. Nie, dobra, nie złapało tego lepszego jednak pH. Dalej jest 13. Oj, a ostatni przejazd i myślę, że zostanie. Oj, się. Bo jest 8.15, ja jestem 7.50, dosłownie 10 minut przed odcinkiem. No dobra, może 15 minut minęło. O, i ty już widać, że jest trochę lepsze pH. To już tylko 5.20 bierze tony, a nie 6.13. No dobra, to wyskoczyło to gorsze. Złapało i już musi podnieść. Nie, no te rowy są masakryczne. Czy to bardziej te hamulce w tej jemce? Ja mu pochylę, on jedzie dalej. No dobra, jadę dosypać te wapno. Powinno mi wystarczyć to wapno na pole numer 100% piachu. PH mamy podniesione ładnie. Na 6,75. Nawet 7 jest miejscami. A to jest 6,5 i 6,75. No to jest dobra. Oj, elegancko, jedzie do ciebie. Ostatnie pole złapnąć. Tak zwany 100% piachu. Ta tequila na ku, jak to Michael mówi. To na 800. Może wystarczy. No, a kiedy to nie net, po prostu. Dobra, tutaj w lewo. Co ja mogłem tamtędy jechać? Tędy nigdy nie jechałem. I cyk, i lecimy. Powiem wam, że trochę tej woli brudnowskiej nie było w tej serii. Bo za 2 tygodnie nie było. Ostatni dzień 9 czerwca, bo z tego co widziałem. 9 czerwca, a mamy któryś 21. No to. 11 dni. No to niecałe 2 tygodnie. No i dobra. Starsz. Jo, starsz na ludzie. Czy 2,60 tylko. No 3,5 tony tylko daje, no to. No i dobra, oj. Zrobiony. No mamy 8,5 minuty. No i tak jak miało być, wszystko jest zgodnie z planem, teraz bierzemy karierę, jedziemy do talerza właśnie. Nie wiem czy wszystkie pola, czy te morkie też będę talerzował. Nie wiem, zobaczę od chęci, ale chyba sobie ją przetalerzuję, żeby nie było tego wapna na wierzchu. No i mamy 10 tysięcy na koncie. Zobaczymy. No. Przeżyjemy jakoś. Pszenicy. A, bo ja teraz sprzedałem się, kupiłem pola, bo trochę nie. No i elegancko. Pojadę sobie do marketes poprawić, żeby to było, no.
No i po tym odcinku? Michael nie będzie jeszcze. Nawet nie ma go na kompie. Tak więc jeszcze pójdę sobie trochę się ogarnąć kawałek. Pewnie i tak mi się nie uda cały ogarnąć, ale... Za dużo czasu bym całą się ogarnąć, ja. Ale myślę, że to nawożenie do końca powinien ogarnąć. Pięć metrów ładnie robotka będzie szła. No sobie ustawię tego GPS-a. Mam tego GPS-a. To. Czemu miałbym go nie używać? Skoro to mam ten GPS-a mam? Czemu miałbym go nie używać? Powiem wam tak, coraz większymi krokami zbliża się Farming 22. Nie wiem, trzeba się pospieszyć trochę z tymi seriami. Która może jak się uda, to codziennie będę wrzucał odcinki. Może jak się uda. Teraz mam 3 dni praktycznie, tam prawie, cały tydzień prawie wolny. No tak więc mam dużo czasu, żeby ogarnąć sobie. Tylko, że najlepiej nagrywa się z rana. Przed tym największym upałem, czyli o 8. Bo potem to już się nie chce, bo jest tak gorąco. Wieczorem to dopiero o 20 można nagrywać praktycznie, żeby można było sobie wytrzymać bez okna otwartego. No więc tak jest. A wieczorem zazwyczaj jest pełna chata, także wieczory odpadają. Ewentualnie w dzień się przemęczyć. To też jest jakieś wyjście. Więc nie wiem, pomyślę jeszcze. Jakby to dokładnie rozwiązać ekonomicznie i gastronomicznie. No i dobra, uprawiamy sobie. Fajnie to idzie, nie powiem, że nie. Mamy 13 minut odcinka, także fajnie. No zrobimy jeszcze sobie z 5 minut. Jakie 18 minut odcinka będzie za nas. Zwłaszcza, że ja to nagrywam na 8.23. Na 20 minut odcinka. Na tą 9, czy na 9.30 będzie. Nie wiem, ile to będzie ważyć, ale myślę, że na 9.30 postaram się premierę ustawić. Żebyście mieli coś tam do śniadania. A ja będę sobie na spokojnie osinę garnę. Kolonii odcinek ostatni był. Serce Bruno też był. Kierowała się tyle czasu na osinę teraz. A na tą osinę musicie poczekać chyba ze 2 dni jeszcze. Osinę chyba w środę nagram. Osinę chyba dopiero w środę będzie. Co zależy, ile dzisiaj będzie uda ogarnąć tego zajęła. Godzina już nie poszczególuje. Tam są te ostatnie 2 odcinki. I też nie i ten odcinek miał być 2-godzinny chyba, ten ostatni, także no. Myślę, że postaram się dzisiaj więcej się nie ogarnąć, ale nie wiem ile. Całej to mi się raczej nie uda, bo tam mam do nałożenia chyba 3 pola. 4, nie wiem na ile tam stał pól do nałożenia. I potem wszystkie pola wymucić. Gdzieś nie na cosplayach, tak? No ale to też trzeba się dzieci pilnować tych cosplay, żeby to zrobili. Więc to nie jest takie tralala, jak wam się wydaje.
Nie, no ja czekam, że tylko ta osina się skończyła już, bo... Nawet się nie chce iść na tą osinę, szczerze. Znaczy, no teraz to ogólnie miałem takiego muła, że na żadną serię nie chciałem się iść. Od tego, jak nagrałem czasu odcinek z Redburna, 63. No to już nigdzie nie byłem wtedy. Bo wtedy zaczęliśmy grać z Minecraft Farminga. Zacząłem grać na Świętokrzyskę i już no. Na trzy gospodarstwa oczywiście gramy. Tak jak było to na Sunset za płotem kiedyś. Gramy sobie tak. No i tak sobie gramy tam. 4 godzinki. 3-4 godzinki. Zależy od... Jak już się zaczęli, zależy od... Który chcesz mieć grać. Mam 1375 godzin. Farmingu. Także łatwo. Także fajnie. Gdybym się, że do... Nowego farminga 1500 będę miał. Na Steamie. Na płycie w jakiejś odbędę byłem. O, nowego farminga 1500 będę miał. Bo to ile to jest? To 105 godzin teraz dla jest doliczać 115. Nie, 102 się dobrze robi. 125 godzin to jest tak, o, stryk już jest. Nie był dziennie grał 4 godziny. To wychodzi. No i teraz 2. 26 dni to wychodzi. Nie 26, nie. 20 chyba 7 dni wychodzi. Czyli w miesiącu jestem w stanie to zrobić. No także fajnie. A jeszcze trochę save'u trzeba poogarniać, także no, save'y najwięcej czasu tutaj naliczają. Tego Minecrafta nie ma, to wolę sobie. Postanowiłem sobie przyjść na farminga. Mogłem sobie iść na Janusza. Czemu by nie? Mogłem sobie iść na Janusza. Pograć sobie jedną gierkę. Jedną, dwie gierki. Mógłbym. Minecraft ma być chyba o 9, ale nie wiem. Najmniej taka była wstępna rozmowa wczoraj, że na 9. Mogę być. Ale to nie było nic potwierdzone, że będziemy na 9 grać. Bo nie ma trzeciego socjala. No a dwóch graczy też tak średni. Dlatego ja wolę sobie siedzieć tutaj. I sobie save'a ogarnąć. No a to jest 100% diachu. O. Teraz ja sam zatalerzę już tak poza odcinkiem, ten 100% diachu. Zastanawiam się, czy mnie tylko z karierą była, nie była. Więc już będę miał plan na mnie to. No trochę przy daleko się przeciąłem, no naprawdę. Gdzie więcej kręcenia niż jazdy. Gdybym to miałbym przejazd bliżej się przeciąć, wtedy by było fajniej. 19 minut, także no, robimy sobie jeszcze z 2-3 kółka. To będzie prawie koniec pola. Do końca te przecinki zrobimy. I to będzie prawie całe pole zrobimy. Okej. Okay. Rozumiem. Ciekawa to sprawa, ciekawa. Ten kidosek to jest kidosek. Kurde, nie mogę tego spycia. To 32 kółka tak już odrobić.
więc łatwiejutko. Mamy uspon 30. Będzie, że pewnie ze 26 stopni będzie jak nic. Mamy 19 godzinka, prawie 20. To na taki poniedziałkowy poranek. Dziś kurde. Zaraz zobaczymy, na tyle stopni już. Nie, 24, 25 pokazuje. I u mnie w województwie jest pomarańczowy alert, że jest fala upałów. Tak więc no. Na kompie mi tu świeci, ile mam stopni i czerwony alert, ale coś mi świeci. Znaczy czerwony, no pomarańczowy. Jest duża fala upałów, coś tam pokazuje. Coś takiego. Nie wiem, powiem wam, że nawet się nie chcę nagrywać w takiej temperaturze. To jest za gorąco. A latem jest znowu, zimą jest znowu inaczej, bo się chce. Bo jest zimno na dworzu. A w domu jest. Cieplutko. Tylko, że zimą też jest stało. No bardzo szybko ciemno, to też jest takie. Nie. No co, ja przychodziłem, ja mam do 14 lekcje. Ktoś nie wiem, jak będzie teraz przeciekacie. Czy może nawet nie będę miał do 15. No to zanim ja wrócę, będzie prawie, że 16, to już będzie ciemno. Bo 15.30 mam dopiero autobus na jadę. Czyli to będzie gdzieś 15.40 w domu. To, że fajnie, że w tej szkole nie zadają zadań. A jak zadadzą, to... To może jedno zadanie. Tak więc luźna guma. No. No ale mówię, to będzie prawie, to będzie 16 prawie, zanim przyjeżdżę tu dom będę. No to... To ile tam będzie? Pół godziny, może 20 minut jasno? I będzie ciemno. No to tylko będzie tak grudnie, koniec grudnia tak będzie. Potem jak już przyjdzie styczeń, to już będzie się wydłużać ładnie. To już będzie luty, to już będzie widać tą godzinkę tam prawie. Będzie trochę jaśniej. No i tak to powoli jakoś zleci sobie. No i dobra, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Mamy 23 minuty, dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejny film i trzymajcie się, cześć.